Cześć, dzisiaj pokażę wam grę Aztek, Klątwa w sercu Złotego Miasta. Gra została wydana w 1999 roku przez studio Cryo Interactive, która jest odpowiedzialna za takie tytuły jak Atlantis, Dune, Wehikuł Czasu czy Kroniki Czarnego Księżyca. W grę można grać w dwojaki sposób. Jeden to jest historia, cała fabuła, przez którą przechodzimy przez kolejne akty, lub eksploracja, zwiedzanie całego świata Azteków, który jest tutaj w grze. I do tego jest jeszcze dołączona taka encyklopedia, gdzie możemy sobie poszerzyć naszą wiedzę związaną właśnie ze światem Azteków. My będziemy tutaj pokazywali w tej serii Let's Play całą tą fabułę, a ona rozgrywa się w około 1517 roku. No i my się wcielamy w młodego myśliwego, który jest świadkiem napadu na ważną osobistość, morderstwa właściwie, i to komplikuje jego życie oraz komplikuje w sumie życie w całym tym imperium azteckim. Więcej nie będę zdradzał, więcej to się dowiemy z Let's Playa. To co, zaczynamy! Wydarzyło się to w roku 12 domu. Byłem wtedy beztroski. Ciągle chodziłem na polowania z moją dmuchawką. Wtedy jeszcze zwali mnie Koapil, w moim języku to znaczy mały wąż. Żyliśmy wtedy skromnie. Dzięki ptakom, które przynosiłem z polowań, mogliśmy urozmaicić nasze dzienne racje kukurydzianych placków i składać ofiary naszym bogom. Tego dnia szło mi całkiem nieźle. Już przygotowywałem się do powrotu do Atoyak, mojej rodzinnej wioski. Nagle zobaczyłem, jak jakiś wojownik atakuje dostojnika. Kiedy morderca zniknął, pobiegłem do umierającego. Zanim umarł, zdążył mi dać tajemniczy rzeźbiony naszyjnik. Błagałbym jak najszybciej powiadomił pewnego poetę o imieniu Tlatli, który mieszka w wielkim mieście, w Tlatelolco. Umierający dostojnik powiedział mi, że to sprawa życia i śmierci dla całego państwa. Gdy skończył mówić, pojawił się ten wojownik. Tym razem byli z nim żołnierze. Powiedział, że to ja zabiłem tego człowieka. W lot wszystko zrozumiałem. Gdybym tam został, to byłoby po mnie. Musiałem uciekać. Moje nogi były młode i silne. Znałem wszystkie zakamarki lasu, który otaczał moją wioskę. Wymknąłem się żołnierzom. Przez całe dni ukrywałem się w górach, zanim zdecydowałem się powrócić do rodzinnej wioski. Wtedy zrozumiałem, że moje przeznaczenie zmieniło się na zawsze. No, wpadliśmy w małe tarapaty. Ogólnie. Posłuchaj, poznajesz mnie? Nie masz po co szukać ojca ani matki. Zabrali ich żołnierze. Mówili, że zabiłeś jakiegoś szlachcica. Znam cię, mały wężu, i nie wierzę, że popełniłeś te zbrodnie. Wróć do swojego domu i zabierz wszystko, co się da. Jeśli zostały tam jeszcze jakieś ziarna kakaowca, no wiesz, te, których używamy jako pieniędzy, to nie zapomnij ich zabrać. Potem przyjdź do mnie, jak tylko będziesz mógł. Twoje życie i życie tych, których kochasz, jest w niebezpieczeństwie. Tak, teraz spiesz się i nie ufaj strażnikom. Okej, to zaczynamy. Czyli cała wina spadła w sumie na nas. Tutaj ważne jest, że... Czy ważne? No ogólnie fajnie, jak się zbiera takie różne rzeczy, gdzieś są tam ukryte. Także można sobie coś tam znaleźć. My tu będziemy przeszukiwali. Tutaj jest... Ziarna kakaowca.
Może się do czegoś przydadzą. No, na pewno się przydadzą. Na pewno się przyda. No właśnie tutaj w tej grze jest to fajne, że poprzez takie rzeczy możemy właśnie wejść do encyklopedii i sobie tutaj poduczyć się tego wszystkiego, znaczy poduczyć się. Dowiedzieć się czegoś więcej po prostu. Jakiś ołtarzyk. Z jakim kadzidło w ołtarzyku siedzi. I tu idziemy do... porozmawiać. A więc przyszedłeś. To dobrze. Powiem ci wszystko, ale najpierw musimy zadowolić naszych bogów. Moje oczy są już słabe. Proszę, przynieś mi kadzidło i żywicę. Znajdziesz je w małym, pustym posążku koło ołtarza. Kiedy je dostanę, zaspokoję twoją ciekawość. Kadzidło wzięliśmy, więc mu nie damy. Tak jak ci mówiłem, twoich rodziców uprowadzono. Do wioski przyszli uzbrojeni ludzie i ich zabrali. Podobno dlatego, że sprowadzali nieszczęścia i byli czarownikami. Doskonale wiem, że byli niewinni, ale wszystko wskazuje na to, że to przez ciebie ich uwięziono. To ciebie szukali strażnicy. Znalazłeś się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Widziałeś, jak mordują tego dostojnika. Masz rację. Takie czasami jest życie. Czy wiesz, że nasze miasto atakuje dziwna zła plaga? Choroba zabija wielu z nas. Człowiek, którego widziałeś w moim domu, umiera właśnie na nią. Co możemy zrobić? Przecież to wola bogów. Każdego dnia plaga zbiera większe żniwo. Nikt nie wie, jak ją powstrzymać. To nasze przeznaczenie. Ty też masz swoje przeznaczenie i możesz je zmienić. No właśnie, co powinno... Nie ulega wątpliwości, że wiesz o rzeczach, o których nie powinieneś wiedzieć. Niesłusznie oskarżono cię o zabójstwo tego szlachcica i będziesz ścigany, dopóki nie oczyścisz się z tych zarzutów. Czy masz jakiś dowód, który mógłby ci pomóc? Mam. W takim razie mamy już dwie wskazówki. Obawiam się, że nie pozostało ci nic innego, jak tylko samemu udowodnić to, że jesteś niewinny. To jedyny sposób, żebyś ocalił siebie i swoich rodziców. Spotkaj się z poetą Tlatli. Porozmawiaj z nim, ale nie ufaj nikomu prócz niego. Co do twoich rodziców, to postaram się dowiedzieć, gdzie ich trzymają. Wiem, że twoje serce i twoja dusza są czyste. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomóc. Teraz ruszaj na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. No to dzięki. Ruszamy. Ogólnie to nie jest fajnie. My jesteśmy winni zabójstwa. Naszych rodziców zamknęli, więc no, sytuacja nieciekawa. A, wreszcie cię znalazłem. Zabiłeś tego dostojnika i zapłacisz za to głową. Może i tak, ale i tak nikt ci nie uwierzy. Uwięziłem twoich rodziców, żeby cię zmusić do poddania się, ale teraz widzę, że to było niepotrzebne. To prawda. Zabiłem tego dostojnika, więc ty też musisz zginąć. Uciekamy. Nas będzie tu gonił cały czas. Ale my mu uciekniemy. Nie uciekniesz mi! Moi ludzie są wszędzie! Jasne, że ci uciekniemy. Musimy. Nie ma wyjścia.
Całkiem nie najgorsze były te animacje. Uciekanie nic ci nie pomoże. Jeśli teraz się poddasz, to obiecuję ci szybką śmierć. Nie no, śmierci to na pewno nie chcę. Musi być jakiś sposób, żeby uniknąć strażników. Tam już byliśmy. Pewnie tu musi być jakieś przejście. No i mamy. No i my się mieliśmy udać do dzielnicy kupców. To dla tego poszukać. Dobra. Popytam o niego. Czego chciałeś, młodzieńcze? A co chciałbyś wiedzieć? A nie. Nie przypominam sobie nikogo o tym imieniu. Chciałeś czegoś jeszcze? Mogę ci w czymś pomóc? Nie pomogłeś, to nie. Zawsze z radością ci pomogę. Przyjdź do mnie, jak będziesz potrzebował moich barwników. Dobra. Trzeba zapamiętać, ona barwnik sprzedaje. Czego szukasz, młodzieńcze? Zawsze możesz spróbować. Czy on czasem nie jest poetą? Jest! Chyba mieszka niedaleko stąd. Wyjdź z targu i obejdź dom, który znajduje się na wprost wyjścia. Dom poety znajduje się po drugiej stronie. Dobra. Czym jeszcze mogę ci pomóc? Potrzeba ci jeszcze czegoś? Nie, ale dzięki. Przyjdź tu jeszcze, jak będziesz czegoś potrzebował. Mam najlepszą bawełnę i kukurydzę na targu. Bawełna i kukurydza. Niech bogowie będą z tobą. Czy mogę ci służyć? Panie. Zawsze możesz spróbować. Czy to kupiec? Jestem nowy na tym targu i nie znam jeszcze wszystkich. Panie, co pan, panie? Czy mogę ci służyć? Niczym już. Zawsze znajdziesz mnie w tym miejscu. Wróć tu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dobra, spoko. Darka. Czym ona handluje? Czym mogę ci służyć, młodzieńcze? Jeśli tylko będę umiała ci odpowiedzieć. Fajnie by było. Tlatli mieszka zaraz naprzeciwko targu, w domu z żółtym wejściem. To mój dobry znajomy. Służę. Potrzebujesz jeszcze czegoś? Nie, dzięki. Przyjdź do mnie, spoko, kiedy będziesz czegoś potrzebować. Zawsze znajdziesz mnie w tym miejscu. Okej. Czekamy. Do usług. Ta, śmieszny głos. Sprzedaję drewno. Chcesz trochę kupić? Nie chcę, ale... Co cię interesuje, ciekawy młody człowieku? Tlatli, proszę ciebie. Tak, dobrze go znam. Mieszka tutaj, w domu za mną. To ten z żółtym wejściem. Czym mogę ci pomóc? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, tyle, mam wszystkie informacje. No i jeśli będziesz potrzebował drewna, to przyjdź do mnie. Sprzedaję najlepsze drewno w całym mieście. Dobra. Coś znajdziemy? No, nic nie ma. Żadnej akcji. Mm.
Jeśli chciałeś się zobaczyć z poetą Tlatli, to przybywasz za późno. Właśnie umarł, a ja zjadłem jego grzechy, żeby mógł stanąć przed bogami oczyszczony. Zaniosłem modły do Tlazolotl, naszej bogini pożerającej nieczystości. Zjadanie grzechów, co to jest? Kurde. Jestem kapłanem jedzącym nieczystości. Biorę pieniądze za zjadanie grzechów tych, którzy są już na drodze do miejsca umarłych. Nie wolno mi potem tych grzechów wyjawiać. Ale to sługa poety przyszedł po mnie do świątyni, a potem zniknął. Czy jesteś przyjacielem poety? Zapłacisz mi 5 ziaren kakaowca, który mi się należy? Ale za co ci się należy dostanąć? Jeśli jesteś jednym z jego przyjaciół, to wiem, mogę ci powiedzieć, że Tlatli nie umarł na skutek plagi, która nawiedziła nasze miasto. Został zamordowany. Muszę przekazać ci również ten klejnot, który dał mi przed śmiercią. Weź go. Ja nie mam do niego prawa. Teraz pozwól, że porozmawiam z boginią nieczystości. Powiedziałem ci już wszystko, co wiedziałem. Dobra. Jest fajne o tyle, że można sobie to powiększyć tak jakby, klikając tak i no, każdy przedmiot jest jakoś właśnie tak powiększany, oprócz tego. No tu coś jest. Na przykład ten. Nie wiem co to jest, jakieś może kolczyki czy co. Nie bij, to Totla. To Totl nie zasłużył sobie na śmierć. Nie chce umrzeć tak jak jego pan. Przyszli ludzie i zabili go. Zabili! Boję się, że wrócą i ze mną zrobią to samo. Mój pan też był bardzo przestraszony. Strasznie się bał. Chciał uciec z dala od miasta. Nie pił wody, tylko alkohol octli. Zanim przyszli żołnierze, powiedział mi, żebym przeniósł turkus z dzielnicy pióropuszników. Na pewno jego umysł zaczął już odmawiać mu posłuszeństwa. Ptak sądził, że jego pana zaatakowała zła choroba. Ptak nie miał czasu, żeby przynieść mu turkus, o który prosił. Jak przyszli żołnierze, to ptak się ukrył. Kiedy odeszli, mój pan jeszcze żył. Ptak pobiegł, żeby przyprowadzić kapłana jedzącego nieczystości. Ptak powiedział ci wszystko, co wie. Dzięki. Idziemy szukać turkusa. Może lepiej teraz nie będę wychodził. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Fajne są nawet dźwięki postaci stworzone. Są dość wyraźne, bardzo ładne. Tam czy zas, naprawdę coś fajnego. Nie, niestety nie. Jest tylko wejście główne i brama za tobą, ale ona wychodzi na kanał. Ach, ach, żołnierze wracają, żeby zabić ptaka. Ptak bardzo się boi. Ptak. Nie, ptak niczego już nie pamięta.
Chyba tylko to, że morderca mojego pana był wojownikiem ze szczepu Otomi. No właśnie. No właśnie, czy śmierdzi mi to na odległość jakimś zabójstwem powiązanym, nie wiadomo z czym. Musi być jakiś sposób, żeby się stąd wydostać i uniknąć strażników przy wejściu. A tamten tylne wyjście. Może tam. Dobra. Znaliśmy. To pałac pana Trzy Królika. Ale mam rozkazy, żeby nikogo nie przepuszczać. Nie będę z tobą rozmawiał. Ruszaj stąd. To nie jak burza. Jeden. Na razie nie mam go o co spytać. To nie. Grafika, powiem szczerze, no jak na te czasy to nie zachwyca, ale wtedy była czymś naprawdę... Nie muszę już rozmawiać z tym starcem. Cuchnie od niego alkoholem, a poza tym wygląda jakby spał. Wtedy było naprawdę naprawdę fajne. Jak ja pamiętam, to się bardzo zachwycałem tą grą jeszcze kilkanaście lat temu. Naprawdę było coś. Fajnie się ten świat eksplorował. Dobra, mamy się udać do jakiejś dzielnicy. No jedyna dostępna, co się pojawiło, to tu. I szukamy Turkusa. No, zapewne coś wie ten Turkus. Żadnych Turkusów. To dzielnica pióropuszników. Przestań zwracać mi głowę swoimi głupimi pytaniami. Mam dużo roboty. Gdzie ten Turkus mógł znaleźć? Na pewno nie tutaj. To dom pióropusznika. Mojego pana dzisiaj już nie będzie. Nie powinieneś przebywać w Kalli, jego domu. Odejdź stąd, albo zawołam po pomoc. O ty bydlaku jeden, uciekamy. Całuję ziemię przed twymi stopami. Ja też. Nie jesteś stąd. Nigdy cię nie widziałem. Przyszedłeś tu, żeby się modlić? Ale o co wy się modlicie? Zanosiłem modły do naszego Boga, leworęcznego kolibra. Zwą mnie Chimali, to znaczy tarcza. Moi rodzice umarli na tajemniczą chorobę. To byli tacy dobrzy ludzie. Nie rozumiem, dlaczego bogowie pozwolili im przenieść się do świata umarłych. Jakaś choroba pustoszy ten teren. Tutaj też coś, jak wspominają o tym, to... Wszyscy wokoło mówią, że bogowie rozgniewali się na naszego władcę Montezumę. Ale jeśli to ludzie są przyczyną tak wielkiego cierpienia, to powiedz mi o nich coś więcej. Na ognistego węża, pomogę ci! Na ognistego węża. Coś też tu śmierdzi. Rozumiem. Ale jeśli to, co mówisz, jest prawdą, to ich zabiję. Możesz do mnie przyjść, kiedy tylko zechcesz. A jeśli będziesz chciał, to ci pomogę. Dobra. Nie ma tu żadnych Turkusów. To dzielnica przystrajaczy piór. Ale może chodzi ci o kurtyzanę o imieniu Turkus. Jeśli tak, to znajdziesz ją na końcu dzielnicy. Dobra, dawaj. Czym mogę służyć? Drewna to my nie chcemy. O, jaka czerwonowłosa laleczka. Zgadłeś, czego ode mnie chcesz, młody łowco? Czekam. Udowodnij mi, że to, co mówisz, jest prawdą. Przynieś mi drogocenny klejnot, który zostawiłam w jego domu. To nie ten klejnot miałam na myśli. Już ci mówiłam, że to nie ten klejnot. To jaki? To? Och, to
To ten klejnot zostawiłam w domu poety. Gdyby on żył, to na pewno by ci go nie dał. Więc musisz mówić prawdę. Wiedziałam, że Tlatli jest w niebezpieczeństwie. Ale nigdy nie chciał mi powiedzieć, o co chodziło. Chimali powiedział, że można ci ufać. Tlatli był poetą naszego króla, naszym wielkim mówcą. Wygnano go z dworu za coś, co wydawało mu się niesprawiedliwe. Wiem, że potem bardzo tego żałował. Na naszego Boga, księcia kwiatów, nie, nie sądzę. Niby dlaczego? Właśnie, pergamin ciekawy. Niedawno zostawił mi jakiś wiersz. Powiedział mi, niby w żartach, że muszę go pilnować na wszelki wypadek, gdyby coś mu się przydarzyło i że ktoś na pewno będzie umiał go zinterpretować. Ten wiersz to zagadka. Sama nie potrafię jej rozwiązać, ale dam ją tobie. Może ty będziesz wiedział, co z nią zrobić. No, zrobimy. Przypomniałam sobie także, że Tlatli chciał opuścić miasto. Musiał wiedzieć, że jego życie jest zagrożone. Poprosił jednego ze swoich przyjaciół, pióropusznika imieniem Czakoatl, żeby towarzyszył mu w jego wędrówce. Ten człowiek mieszka w pobliżu. Pójdziesz do niego jutro, bo ziemia zaczęła już połykać słońce. Zapada noc, a Czakoatla dzisiaj już nie zastaniesz. Zostaniesz ze mną na noc, a jutro się z nim spotkasz. Słońce zjada ziemię, tak? Kurde, ciekawe stwierdzenie. Jak to tam przez czasy, to ta grafika naprawdę ładna była, fajnie się w to grało. Pamiętam, sporo godzin spędziłem przy tej grze. Wskazówką jest Czakoatl, przyjaciel zabitego poety. Mieszka w dzielnicy rzemieślników. Muszę z nim porozmawiać. Gra jest taka... bardzo liniowa, zauważyłem. Bo nie można wejść do innej lokacji. Zaraz jakaś informacja się pojawia. Tak, to mój pan. Nie mogę mu przeszkadzać. Przygotowuję się do długiej podróży. Ale jeśli w swojej hojności dałbyś mi 2 ziarna kakaowca, to mógłbyś się z nim zobaczyć. Ale przekupstwo, ale dam ci. Idź, mój pan jest na dziedzińcu. No i się przydało. Przydają się te ziarna. Może tu coś jest? Nie widzę nic. Tak. Czego ode mnie chcesz? Nie mam czasu, bo przygotowuję się do wyprawy z pewnym panem do kraju Cinacantlan. Muszę znaleźć jedno z rzadkich piór Quetzala. Nie przyjmuję już żadnych zamówień. Muszę wyruszyć już wkrótce, bo jak wiesz, data, jeden wąż, sprzyja podróżom. Cicho! Nie wymawiaj tutaj jego imienia. Tamten niewolnik jest tak chciwy, że gotów jest sprzedać każdą informację. Każdą? To chytrus jeden. Słyszałem o śmierci poety. Tlatli był moim przyjacielem. Czuł, że jego życie jest zagrożone, ale nie wiem, jaki był tego powód. Zdecydował się opuścić miasto razem ze mną. Nic więcej nie wiem. Żartujesz sobie ze mnie? Co może łączyć jego śmierć ze złą mocą? Pokaż mi szybko ten pergamin. Już ci pokazuję. A więc to, co mówisz, jest prawdą. Ten pergamin zawiera informację o złej mocy, która trapi cały naród. Co jeszcze wiesz? Jakiej złej mocy? Daj mi jeden z tych naszyjników. Szybko postaram się dowiedzieć, skąd one pochodzą. Ta sprawa nas przewyższa. Będziesz musiał iść i porozmawiać z księciem Klilpotonki, naszym kobietą wężem.
On będzie wiedział, co robić i co ci powiedzieć. No właśnie, kto to jest kobieta wąż? Mam pomysł. Pan kobieta wąż zamówił u mnie tarczę z piór. Powiedziałem mu, że nie skończę jej zbyt szybko. Dokończ robić tarczę z piór, która jest za tobą, a potem zanieś ją kobiecie wężowi. Z tym podarunkiem powinni cię przepuścić. Tylko to mogę dla ciebie zrobić. Tarcza jest już prawie gotowa. Musisz tylko iść na targ Tlatelolco i kupić odpowiednie barwniki. Dalej muszę przygotować się do podróży, ale pomogę ci skończyć tę tarczę. Czyli do tej kobiecinki na targ skończy ci pan kobieta. Pan kobieta, dziwne sprzeczności. Okej. W tym odcinku będzie tyle. W następnym Let's Play'u będzie dalsza część. Cześć, pozdrawiam.